W każdej historii powinien być morał. Ale w dzisiejszej opowieści będą aż cztery morały. Cztery morały, które dotyczą kwestii zderzenia pokoleń w branży lektorskiej, ale to nie dotyczy tylko branży lektorskiej. Po prostu akurat u mnie tak się to przydarzyło. Mam nadzieję, że ta historia wam trochę pomoże. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca do tych morałów. I mam nadzieję, że to Wam pomoże, bo po to te historie dzisiaj opowiadam i po to się nią dzielę, żeby Wam pomóc. Opowiem Wam zatem historię pewnego, bardzo nietypowego e-maila. Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka. Lektor po godzinach. Zaprasza Krzysiek Buratyński. Otóż jakiś czas temu napisał do mnie maila pewien lektor. Nie byłoby w tym nic dziwnego, no w końcu pracuję z adeptami lektorstwa każdego dnia, ale ta wiadomość była nietypowa, bo pochodziła od bardzo znanego i renomowanego głosu, powszechnie rozpoznawalnego. Telewizja, radio, internet, ramówki, audiobooki, szeptanki, no generalnie bardzo znany głos. Nie tylko doskonale wiedziałem, kto do mnie pisze... Ale poczułem na karku pewien dreszcz ekscytacji, bo to jedno z tych nazwisk, na których sam się wychowywałem i którymi sam się inspiruje w mojej lektorskiej drodze przez ostatnie kilkanaście lat. Przeczytałem tego e-maila kilka razy, żeby niczego nie pominąć, żeby dobrze zrozumieć sedno problemu, no i trochę, żeby ochłonąć z wrażenia. Ów lektor, głos z ponad trzema dekadami doświadczenia w branży, czyli ponad dwukrotnie tyle co ja, ewidentnie bardzo nie chciał do mnie napisać. Rzucało się w oczy, że on nie bardzo wiedział jak sformułować swoje pytania w tym mailu. Bardzo szybko dało się wyczuć, że no po prostu mu głupio. Tak, tak po prostu po ludzku głupio. Dlaczego? No, z jednej strony nie pozostawiał wątpliwości, że ma świadomość swojej marki, wiedzy, doświadczenia, rozpoznawalności. Momentami ta wiadomość uderzała w prawie pretensjonalny czy arogancki ton. Dawało się wyczuć, że z trudem zmusił się do napisania do kogoś o połowę od siebie młodszego. Od samego początku, właściwie, starał się e, bardzo dokładnie i rzeczowo określać zasady i granice, dyktować ton rozmowy i bardzo ścisłe warunki potencjalnej współpracy. To on był tutaj autorytetem i nie chciał, żebym o tym choć na moment zapomniał. Ale jednocześnie czuć było jakieś zagubienie i ukrywanie faktu, że nie radzi sobie. Z tego dość obszernego maila wynikało, że jakiś czas temu przestał współpracować z niektórymi stałymi klientami, głównie stacjami telewizyjnymi. Wyprowadził się z Warszawy i chciałby więcej pracować zdalnie, żeby nie dojeżdżać na nagrania w stolicy. No i w teorii wszystko było proste: miał wystarczająco dużo kontaktów w branży, żeby spokojnie siedzieć i działać w tym swoim siedlisku i nie martwić się w ogóle o pracę. Przecież zna wszystkich, wszyscy znają jego. Prosta sprawa. Ale jednak na przestrzeni miesięcy źródełka zaczęły wysychać. Agenci i producenci coraz rzadziej dzwonili, realizatorzy w studiach kręcili nosem na jego domowe nagrania, no i ciąg ciągle dopytywali, czy nie mógłby jednak przyjechać do nich do studia po staremu, tak jak zawsze. No i po jakichś sześciu miesiącach telefon już w ogóle przez większość czasu po prostu milczał. Autor maila zaczął szukać w internecie rozwiązania swojego problemu. No i tak trafił na mój kanał na YouTube, potem na naszą grupę lektorską na Facebooku. Obejrzał tam y, webinary dla lektorów, poczytał trochę na temat lektorskiego biznesu z freelancerskiej perspektywy. No i dotarło do niego, że mimo tych 30 lat doświadczenia, nie bardzo wie, jak to wszystko ogarnąć. Przez kolejne kilka tygodni bił się z myślami, czy do mnie napisać. A nawet kiedy się przemógł, to on nadal nie czuł się komfortowo i, i w sumie czuł się głupio, jakby obnażał się przed jakimś obcym człowiekiem. No bo przecież bądźmy szczerzy, zjadł zęby na pracy z mikrofonem, wie o niej wszystko, potrafi wszystko przeczytać. Pracował z każdym w branży, jego zdjęcia wiszą w praktycznie każdym warszawskim studiu. Jak można przy takim doświadczeniu przyznać się. Że coś nam nie idzie, że coś się nie udaje, że czegoś nie wiemy w tej dziedzinie. No a zwłaszcza jak można się do tego przyznać przed kimś, kto mógłby być naszym synem i ma znacznie mniejszy dorobek. No, sytuacja była niekomfortowa, i ja nie ukrywam, że dla obu stron bo dla mnie ton tej wiadomości też nie był jakiś najprzyjemniejszy. No, i generalnie czerwoną lampką jest dla mnie, gdy ktoś od początku stara się dyktować, jak mam z nim pracować. No, ale umówiliśmy się na spotkanie online, żeby gruntownie wybadać, co jest nie tak i gdzie jest źródło problemów. Sesja zaczęła się w no, napiętej atmosferze. Zoom trochę wariował, minęło kilka minut, zanim obraz i dźwięk zaczęły działać. Potem nasz bohater starał się być modnie zdystansowanym, a, a taka odrobina pretensjonalnej wyniosłości miała sprawiać, żebym wciąż pamiętał, kto, tutaj, kto jest tutaj starym wyjadaczem i ile jeszcze lat siedzenia przy sitku przede mną. No i nie starałem się tego łamać, no bo dla jego komfortu, dla zbudowania jakiejś nici porozumienia i zaufania pozwoliłem na to, skupiając się po prostu na swojej pracy. No i dość szybko przeszliśmy do konkretów. Zaczęliśmy od sprzętu w jego domowym studiu. No i już tu pojawiły się pierwsze, pro, pierwsze problemy. Jakiś życzliwy kolega w jakimś studiu czy inny lektor doradził naszemu bohaterowi, żeby kupił najtańszy mikrofon USB, bo wszystkie mikrofony brzmią tak samo. Autentyk. A w ogóle to cytat przy twoim głosie to i tak nie ma znaczenia, zawsze zabrzmi dobrze. No więc kupił jakiś najniższy model jakiegoś Samsona, C01 czy coś takiego, jakąś absolutną chińszczyznę, której jak pisałem artykuł o dobrych e, mikrofonach na początek przygody z lektorstwem, no nawet nie brałem pod uwagę takiego czegoś, bo to jest w ogóle podróba najtańszych Beringerów, prawda? No więc mieliśmy od razu już na tacy odpowiedź, dlaczego reali realizatorzy nie byli zachwyceni jakością jego nagrań, no bo fizycznie nie było takiej możliwości przy takim sprzęcie. Pomieszczenie do nagrań było przyzwoicie zaadaptowane, bo no jednak z taką wiedzą i z takim doświadczeniem rozumiał doskonale, jak ważna jest adaptacja akustyczna, ale sam przyznał, że hmm, w niektórych nagraniach słychać hydrofor włączający się od czasu do czasu za ścianą jego domowego studia. No, jak wiadomo, no to, to, to nie jest coś, na co możemy sobie pozwolić w nagraniach lektorskich, no więc pytam, dlaczego nie przerywa nagrań, kiedy pompa się uruchamia, przecież hydrofor się włączy, za chwilę się wyłączy. Na co on odpowiedział, że nie słyszy tego. A dlaczego? No, no bo cóż, no nagrywa bez słuchawek. No jak wiecie, kiedyś nagrałem o tym film, nie jest to zbyt dobra praktyka, no ale teoretycznie można, zakładając, że mamy tak duże doświadczenie, technika mikrofonowa nie powinna na tym cierpieć. No więc teoretycznie można, ale brak możliwości monitorowania nagrania na bieżąco, kiedy on był zostawiony sam sobie i nie miał realizatora w pomieszczeniu obok, no to powodowało zostawianie w nagraniu różnych brudów. Oprócz tego nagrywał w bardzo archaicznym programie Cool Edit Pro, no bo to jest program, którego tam odrobinę się nauczył 15 czy 20 lat temu i był do niego przyzwyczajony, nigdy nic innego nie potrzebował. Nie robił oczywiście jakiejkolwiek postprodukcji, bo nigdy się tym nie interesował, zawsze realizatorzy to robili za niego. No i w sumie tylko po prostu tak jak rejestrator. Nagrał, wysłał od razu taką zupełnie niewyczyszczoną surówkę i, i to był koniec jego pracy. No więc pytałem go po kolei o wszystko, no bo umówmy się, audyt to jednak audyt, nie ma zmiłuj. No i z każdym kolejnym grzechem, powiedzmy, na którym go przyłapywałem, robił się trochę bardziej zawstydzony, ale jednocześnie się trochę bardziej otwierał, bo zaczął widzieć, że ja przyjmuję to wszystko do wiadomości, ale nie komentuję, nie, nie krytykuję go. Starałem się nie zostawić wątpliwości, że ja nie oceniam go jako człowieka i że nie przyszłoby mi do głowy wyśmiewać jego niewiedzy, a po prostu staram się zdiagnozować jego problemy, jego bolączki, jakoś mu pomóc, tak jak lekarz, który najpierw musi ucisnąć bolące miejsce, żeby zrozumieć, dlaczego ból się pojawia. Po wielu pytaniach o sprawy studyjne i, o, i po wskazówkach pod tym kątem przyszła pora na. Sprawy biznesowe. I tutaj, wierzcie lub nie, było znacznie gorzej. Jak wiecie, często w swoich materiałach, czy to w filmach, czy to wpisach na blogu, ja rozgraniczam bycie lektorem freelancerem i bycie tak zwanym lektorem w Warszawie. Oczywiście można być lektorem freelancerem w Warszawie, ale jeśli jesteście na bieżąco względnie z moimi materiałami, to wiecie o co mi chodzi, już domyślacie się pewnie o co chodzi. Warszawa to jest największy scentralizowany ośrodek takiej etatowej branży lektorskiej. Tam głosy pracują w telewizjach, w stacjach radiowych, w portalach, w studiach dubbingowych, w studiach produkcji filmowej. No i generalnie konkurowanie na tym rynku i budowanie marki na tym rynku w sporej mierze przypomina bycie aktorem. Jeździ się na castingi, współpracuje się z całymi sztabami ludzi, z producentami, agentami itd. No i działalność ogranicza się tak naprawdę do użyczania głosu, bez konieczności dbania o studio, postprodukcję czy o sprzedaż oferowanej usługi. Natomiast lektor freelancer, taki jakim ja sam jestem, jest zdany na siebie w całym tym procesie. No z jednej strony mamy dużo większe perspektywy i dużo większe możliwości współpracy z klientami z całego świata, ale jednocześnie musimy zająć się nie tylko czytaniem, dykcją i emisją głosu, ale też realizacją nagrania, postprodukcją, no i przede wszystkim sprawami biznesowymi, no po prostu prowadzeniem firmy. No i ten nasz bohater całe swoje zawodowe życie, te 30 parę lat, spędził jako głos w stolicy. Dostawał telefon ze studia, żeby przyjechać na dziesiątą, wsiadał w taksówkę, podjeżdżał pod studio, siadał przed mikrofonem, herbatka, kawka, czytał szeptankę czy dwie, może jakiś spod reklamowy, po obiedzie czasem jechał do drugiego studia, żeby nagrać jakąś centralkę czy komunikat DSO, no a potem wracał do domu, a pieniądze wpływały na konto, o ile nawet nie przywiózł. Od razu w portfelu. No więc było to wygodne, przynosiło dobre pieniądze, a on nie musiał martwić się o nic poza czytaniem. Resztę załatwiali po prostu ludzie wokół niego. No ale kiedy wyprowadził się z Warszawy, nagle znalazł się w świecie lektorów, freelancerów, a tutaj takich warunków pracy nie ma. No, trzeba walczyć o swoje, trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba zdobyć zaufanie klienta i trzeba być lepszym od innych. No i tak, to bez owijania w bawełnę jest trudniejsze, ale daje też nieporównanie większe perspektywy, bo operatywny głos to nawet nie musi być bardzo dobry głos, ale to też pomaga oczywiście, ale przede wszystkim operatywny głos nie ma właściwie szklanego sufitu zarobków czy ograniczeń komfortu pracy z dowolnego miejsca i na dowolnych zasadach. No i co ważne dla większości z nas, zwykłych niecelebryckich śmiertelników w tej branży, ten model biznesowy eliminuje prawie w całości szczęście jako czynnik wpływający na rozwój kariery. No bo na castingach w Warszawie trzeba mieć trochę szczęścia, mieć dobry dzień, trafić na właściwych ludzi, dostać właściwy skrypt i tak dalej. Różnie się to może potoczyć. No to jest jednak trochę łód szczęścia. Natomiast my nie potrzebujemy szczęścia do rozwoju w branży. Potrzebujemy dyscypliny i strategii biznesowej, żeby systematycznie budować nasze firmy. No, i audyt biznesowy zaczęliśmy od kwestii oferty. Okazało się, że hmm, no nie ma żadnej oferty. Przecież agenci zawsze dzwonili, żeby dać konkretną robotę za konkretną stawkę, a nasz bohater no, po prostu się zgadzał albo nie, jeśli chciał. Co a z klientami? E, z klientami tak się nie robi. Z klientami się negocjuje. Klient zawsze będzie chciał trochę podciąć naszą ofertę, dlatego musimy mieć ofertę i musimy mieć jakąś strategię negocjacji. No ale trzeba przede wszystkim przecież znać wartość swoich usług. A on, on miał problemy z wyceną swojej pracy. No bo znowu, dotychczas po prostu się tym nie zajmował. Zgadzał się w związku z tym na cokolwiek, co klienci proponowali. Weźmie pan 500 złotych? No dobra, to wezmę 500 złotych. No i czasami było tak, że dosłownie przyjmował 10 czy 15% wartości zlecenia, no bo jak trafił na cwanego kontrahenta, to cwany kontrahent zaczyna właśnie od 10% wartości w tej usługi. To jest, to jest normalne, to jest częste. Trzeba negocjować, no ale on o tym nie wiedział, dlatego brał to właściwie jak leci wszystko. Nie miał określonych procedur w firmie, nie miał strony www, nie miał szablonów e-mailowych do komunikacji z klientem, nie miał szablonów ofert i wycen, kosztorysów, nie miał nawet podpisów w stopce maila, nie miał żadnych założeń negocjacyjnych, no generalnie chaos po prostu. Ale dalej był największy hit. Słuchajcie, on nie miał żadnego Dema. Jak jesteście w miarę na bieżąco z moimi ma materiałami, to wiecie, że co drugi film praktycznie i co drugi materiał, który tworzę, dotyczy budowania dema, bo to jest w ogóle kamień węgielny kariery lektorskiej. Jak ktoś nie ma dema, w ogóle nie ma szans na znalezienie jakiegokolwiek zlecenia. Tak to po prostu działa w tej branży. No a on nie miał żadnego dema. On był tak przyzwyczajony do tego, że wszyscy znają jego głos, że nigdy nie potrzebował tworzyć dema. No albo co mi powiedział, no, chłopaki w studiu coś tam kleili i wysyłali agentom, jak była potrzeba. Ale on nawet nie posiadał tych plików, bo to po prostu studia nagraniowe robiły, czy producenci robili, a, a nie on. On nie miał na to żadnego wpływu. No i powiem wam, że <ścoughs> widziałem, ile kosztowało go przyznanie się do tego. Tutaj się zaczęło robić trochę gęsto w tej rozmowie. No on wiedział, że powinien mieć demo. Ale no nie wiedział, jak się za to zabrać. No bo przez długie lata pracy nigdy nie musiał go mieć. A jeśli nawet jakieś demówki jego głosu istniały, to on nigdy ich nie słyszał na własne uszy. No bo ci menedżerowie, realizatorzy tworzyli je bez jego udziału na podstawie wcześniej zrealizowanych materiałów. No i czułem, jak trudne i krępujące jest dla niego opowiadanie o tym. No. Trochę, trochę się zarumienił, dosłownie się tłumaczył z tego wszystkiego, jak piątoklasista, któremu pies zjadł zadanie domowe. Dlatego w tym miejscu mu przerwałem. Uspokoiłem go, mówiąc, że no przecież nie ma nic złego w tym, w jaki sposób pracował. No gdyby było, to przecież dawno nie wykonywałby tego zawodu. Te problemy nie definiują go jako człowieka i nie umniejszają jego dorobkowi potężnemu dorobkowi. No, i zobaczyłem na ekranie, że ten wstydliwy rumieniec na jego twarzy trochę zelżał. To był też ten moment, w którym ton naszego spotkania uległ głębokiej zmianie. W końcu pojawiło się zaufanie. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o Demie, o tym, jakie materiały potrzebuje stworzyć, jak je poukładać, jak spójnie je wpasować w strategię biznesową. No, nawet wyjął notes i zaczął spisywać uwagi i plan działania. Zamiast skupiać się na rozproszonych problemach i na tym chaosie, który był wokół, zaczął skupiać się na rozwiązaniach, jak rasowy przedsiębiorca. No. I to było dość ciekawe odczucie, to było dość ciekawe doświadczenie, bo różnica wieku zrobiła się jakby mniejsza. Um, on zrozumiał i zaczął doceniać to, że pomimo, że mam dużo krótsze doświadczenie, to mam dużo więcej do czynienia z tymi zakamarkami lektorskiego rynku, których on w ogóle nie zna, których po prostu nigdy nie poznał, nie miał okazji, bo załatwiali je jego agenci i producenci. No i zaczął się częściej uśmiechać, wyluzował się, zaczął swobodniej zadawać pytania. Nawet to wyznawanie kolejnych tych grzechów, w cudzysłowie, na, na tej spowiedzi, nie powodowało już takiego wstydliwego biegania oczami czy obszernego tłumaczenia się ze swoich przewinień. W miarę jak omawialiśmy kolejne schematy działań i mechanizmy budowania właściwej strategii, no, coraz częściej kiwał głową, potakiwał. To, to były momenty, kiedy kolejne klocki jakby wskakiwały na swoje miejsca w jego głowie. To, to było chyba dla niego pewne odkrycie po prostu, a dla mnie to była niesamowita frajda. To była radość widzieć, jak otworzył się i przyjął to, co mogłem mu zaoferować z mojego doświadczenia i wiedzy. Ale jeszcze większą radość tak naprawdę sprawiło mi obserwowanie, jak on sam zaczyna łączyć kropki i cieszyć się odkrywaniem zasad, które zawsze działy się całkowicie za jego plecami. No, ta sesja trwała długo, była bardzo nietypowa, obszerna i trudna dla obu stron. I nie skończyło się zresztą na jednej sesji. Pracujemy dość regularnie i układamy firmę owego lektora tak, by działała stabilnie i bezpiecznie bez polegania na agentach i pośrednikach. Renoma głosu, oczywiście, no bądźmy szczerzy, robi swoje, zdobywanie zleceń nie jest specjalnie trudne, ale praca u podstaw. Od budowania strony i portfolio, przez właściwe demówki, po właściwą obecność w sieci, przez procedury komunikacji, czy poukładany system pracy w domowym studiu, stały się filarami, dzięki którym nie tylko da się pozyskać klientów, ale także utrzymać ich na długo, automatyzując pracę i zwiększając przychody. No i do tego, tak na marginesie, okazało się, że zarobki na swoim Zaczęły powoli przerastać to, co przez dekady oferowała stolica, no bo bez oddawania lwiej części gaży na opłacenie pośredników, agentów, producentów, realizatorów i właścicieli studia oraz taksówki, niektóre rodzaje zleceń po prostu przynoszą no, nawet 3 do 5 razy więcej kasy, bo całość wpływa na jego konto. Rozumiecie? Opowiadam Wam dzisiaj tę historię z czterech powodów. To są te cztery morały, o których wspomniałem na początku. Po pierwsze, żebyście zawsze pamiętali, że bez usystematyzowanej pracy nad własną strategią biznesową, nawet najlepszy, nawet najbardziej rozpoznawalny głos nie zarobi na byciu lektorem. Jeśli chcecie pracować w tej branży na własnych zasadach, to najpierw musicie zrozumieć zasady. Które rządzą w tej branży, którymi żyje ta branża. I naprawdę nie da się tego przeskoczyć. Po drugie, nie bójcie się szukania porady, kiedy docieracie w swoim rozwoju do ściany, albo kiedy czujecie, że to ściany zaciskają się wokół Was. Ja wiem, że idea trenera lektorskiego w Polsce jest dość świeżym konceptem, mimo że w Stanach Zjednoczonych na przykład to jest zawód, który istnieje od dekad. Ja wiem, że u nas to jest dość świeże, dość nowe. Jesteśmy jako lektorzy troszkę. Niepewni tego, co dostaniemy na konsultacjach z trenerem, i jesteśmy troszeczkę zdystansowani wobec tej idei. Ja mam tego świadomość, ale jednocześnie od tego właśnie my, trenerzy, jesteśmy, żeby pomóc Wam zrobić następny krok i to bez względu na to, jaki ten krok jest. Dla jednych tym krokiem będzie praca nad głoską EU, bo im to nie wychodzi. Dla innych. Tym krokiem już nie będzie dykcja, tylko będzie założenie fanpage'a czy właściwe rozmieszczenie elementów na stronie z portfolio, żeby więcej sprzedawać potencjalnym klientom. Każdy jest w innym punkcie rozwoju, i od tego są przewodnicy, żeby popchnąć nas we właściwą stronę, kiedy czasem się gubimy lub kiedy nie jesteśmy pewni, gdzie postawić następny krok. Nie bójcie się tego. Nie mówię tego w formie reklamy, jako reklamę moich usług. Trenerów w Polsce jest coraz więcej. Nie ma nas może wielu, ale jest nas coraz więcej. Wszystko jedno, z jakiej porady skorzystacie, u kogo, to potrafi czasem zaoszczędzić wam miesięcy albo lat samodzielnych poszukiwań. Po to właśnie takie usługi są, po to właśnie tacy specjaliści są. Po trzecie, taki trzeci morał, pamiętajcie, że bez względu na to, ile macie lat, jak duże macie doświadczenie i portfolio, nie wiecie wszystkiego. Ale jeśli będziecie mieć w sobie pokorę i chęć pracy, bez względu na punkt rozwojowy, w którym jesteście, możecie nauczyć się wszystkiego, czego potrzebujecie do dalszego rozwoju. Kawa na ławę, ja nie wiem wszystkiego. Żaden inny trener też nie jest alfą i omegą i nie wie wszystkiego. Ale mimo, że na temat, na przykład, telewizyjnych szeptanek na pewno wiemy mniej niż ten mój podopieczny z dzisiejszej historii, to w tematach biznesowych czy studyjnych no, byłem w stanie przekazać mu ogromne ilości wiedzy, która była dla niego całkowicie obca. I na tym właśnie opiera się rozwój. No, ale też, żeby oddać sprawiedliwość, trzeba też zaznaczyć, że z całej tej sesji nie byłoby żadnego pożytku, gdyby faktycznie nasz bohater nie odważył się mi zaufać i był na przykład butnie przekonany, że to jego doświadczenie automatycznie robi z niego niepodważalnego eksperta. Rozumiecie o co mi chodzi, prawda? No i finalnie po czwarte. Pamiętajcie, że bez względu na to, w jakiej branży działamy. Świat rozwija się i idzie do przodu. Jeśli chcemy być konkurencyjni, pozyskiwać wartościowych klientów i zarabiać, nie możemy uciekać przed nauką, przed inwestycjami, przed trendami. Tak samo jak nie chcemy leczyć zębów u stomatologa, który od 1998 roku nie zmienił sposobów leczenia kanałowego, ani nie chcemy naprawiać auta u mechanika, który nie posiada komputera, którym mógłby się wpiąć do OBD. No, tak też pracując w branży lektorskiej, hmm, nie unikniemy tego, że trzeba, że warto rozwijać się technologicznie i biznesowo, bo obserwujemy tu gigantyczne zmiany trendów i standardów. Przez ostatnie kilkanaście lat, podczas których sam w tej branży jestem, mieliśmy już naprawdę wiele rewolucji technologicznych i kamieni milowych, które zmieniły sposób działania i rozwijania naszych firm. No, i niestety chowanie głowy w piasek i powtarzanie, że kiedyś to było, ey, kiedyś było lepiej, dawniej to były czasy, nie? To nie sprawi, że rynek dostosuje się do naszych przyzwyczajeń. I to opisane dzisiaj zderzenie pokoleń nie jest złe, o ile jesteśmy w stanie wzajemnie się od siebie uczyć. Na takiej wymianie przecież będziemy korzystać i zyskiwać wszyscy. No i powiem Wam taką ciekawostkę jeszcze na koniec. W tym zderzeniu pokoleń ja sam coraz częściej odnajduję się po stronie pokolenia starszego. Obserwując młodych lektorów działających na przykład na Discordzie, na TikToku, organizujących bardzo rozbudowane społeczności fandabowe i kreatywne w mediach społecznościowych, no mimo, że to jest niezupełnie mój świat, to... Jednak z ciekawością przyglądam się takim działaniom i staram się uczyć tego i owego. Tak, nawet mam Discorda, chociaż nieszczególnie potrafię się nim posługiwać jeszcze. <laughs> Bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy przyda się taka wiedza takiemu old boyowi jak ja. No i cóż, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku odnaleźliście jakąś wartość także dla siebie i że pomoże Wam to mądrzej planować swój rozwój i swoją własną strategię. No, a jeśli tylko zechcecie, oczywiście wiecie, gdzie mnie szukać, jestem tu, by Wam pomóc na www.lepszygłos.pl oraz na www.akademialektorska.pl. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku.